sobotę, 21 maja, o godzinie 15.15 w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie. Nadawaną na żywo rozmowę widzów NTW z ministrem Andrzejem Olechowskim prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Witam Państwa, witamy Pana Ministra, dziękujemy za przybycie do studia. Nasza rozmowa nadawana jest na żywo do Pana Ministra Spraw Zagranicznych Andrzeja Olechowskiego. Możecie Państwo dzwonić, numery 20 79 11 20 57 53. Andrzej Olechowski, krakowianin z pochodzenia, od 5 roku życia w Warszawie, żonaty, dwóch synów. Doktor nauk ekonomicznych, absolwent warszawskiego Eskipisu, pracował w Instytucie Koniunktur i Cen, pracował czy współpracował z radiem, był disc jockeyem, znane do roku 72 audycje muzyczne prowadzone m.in. z panem Manem. Do roku 1982, jak powiedziałem, w Instytucie Koniunktur i Cen, potem w Banku Światowym w Waszyngtonie w latach 1985 do roku 87. Po powrocie do kraju, w bankowości i w administracji. Zastępca prezesa Narodowego Banku Polskiego w latach 1989-1991, znowu sekretarz stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z zagranicą, od lutego do maja roku 1992 minister finansów w rządzie Jana Olszewskiego. Do października 1993 doradca Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz doradca prezydenta Rzeczpospolitej do spraw ekonomii. Pół roku temu powołany na stanowisko ministra spraw zagranicznych w rządzie Waldemara Pawlaka. Panie ministrze, a teraz konkretnie, czy nasz kraj należy do wschodniej, środkowej czy zachodniej Europy? Zdaje się, Mrożek napisał, że Polska leży na zachód od wschodu i na wschód od zachodu. My byśmy chcieli, żeby tak nie było. I w związku z tym najchętniej byśmy leżeli po prostu w Europie, no, mając nadzieję, że ta Europa obejmie cały kontynent. Gdzie się skończy? Nie na dzisiaj pytanie, nie musimy decydować. Europa to znaczy kraje wyznające te same zasady, te same wartości, prowadzące w podobny sposób swoje państwa, zapewniając, troszczące się o byt indywidualnego człowieka, a nie o potęgę państwa, nie myślące w kategoriach imperialnych, historycznych i tak dalej. To by było nasze miejsce i nasza wizja. Na dzisiaj powiadamy, nie chcemy się klasyfikować, wschód, środek, zachód, a jak już nas bardzo pytają, to mówimy po zachodniej stronie. Czy istnieje coś takiego, co zależy od nas, czyli doktryna polityczna? Czy naszą doktrynę polityczną można określić jako prozachodnią, prowschodnią? Prozachodnią w tym sensie, że wyznajemy te wartości, które są wartościami świata zachodniego, ale jest to doktryna europejska w tym sensie, że chcemy, żeby te wartości wszędzie panowały na całym kontynencie. Określił pan NATO jako sojusz, zacytuję, narodów wyznających wspólne wartości, tkwiące korzeniami w greckiej kulturze, rzymskim prawie i chrześcijańskiej religii. Czy ta definicja stosuje się i powinna się stosować także do ONZ-u? ONZ jest rzeczą już szerszą i musimy mieć jednakże świadomość, że w różnych miejscach, w różnym czasie jednakże te wartości troszkę są inne. Niedawno czytałem jakiś bardzo interesujący materiał pana Kapuścińskiego na temat Afryki. Mimo że byłbym człowiekiem tu wyznającym zasady, jednakże taką absolutne przekonanie co do słuszności zasad demokratycznych, państwa prawa, to czasem trzeba to troszeczkę cieniować, na pewno nie jeśli chodzi o państwo prawa, trzeba troszkę cieniować i mieć troszkę wyrozumiałości. Nie takiej paternalistycznej, tylko jednakże uwzględniać różne momenty w historii krajów. Czasem jest rzeczywiście potrzebny silny przywódca, czasem taka mocna ręka pomaga na krótko, pod warunkiem, że się od niej odchodzi. Ale zostawmy. Generalnie bym powiedział, że rzeczywiście w ONZ-cie te same zasady. 20 79 11 20 57 53. Pierwszy telewid się dodzwonił. Witam. Halo? Proszę. Ja chciałem zapytać pana ministra, czy nie byłoby mądrze, żeby BBWR i UW wystawiły wspólnego kandydata w wyborach prezydenckich? Żeby wystawił... UW? Uniwersytet Warszawski? Aha, żeby wystawił... Czy Unia Wolności? No nie jest to na pewno pytanie z dziedziny polityki zagranicznej, więc ja się uchylam. Wybory są dopiero
prezydenckie w 1995 roku. Mnie jako ministrowi spraw zagranicznych to by służyło, żeby kampania się zaczęła, zależało na tym, żeby kampania zaczęła się jak najpóźniej, ponieważ ona ze zrozumiałych względów będzie jednakże destabilizować scenę polityczną, a dla mnie to jest zawsze niedobre dla racji stanu, dla interesu. Wróćmy do wątku jeszcze europejskiego, ONZ-owskiego. Czy po chrześcijańsku pojęta idea praw człowieka obowiązuje także niechrześcijańskich członków ONZ-u? Prawa człowieka dzisiaj zostały skodyfikowane dość powszechnie właśnie w materiałach ONZ-u, to w poziomie globalnym, w ustaleniach KBWE i Rady Europy w odniesieniu do naszego kontynentu. Mi się wydaje, że nie ma tu różnic między cywilizacjami opartymi na różnych religiach czy na różnych wartościach u swoich podstaw, co do dzisiaj nowoczesnego postrzegania praw człowieka i co przez nie rozumiemy. W Komisji Praw Człowieka Polska wstrzymała się od głosu, przez co proceduralnie uniemożliwiono wniesienie na forum ONZ-u rozważenie kwestii traktowania praw człowieka w Chinach. Moje pytanie, czy to właśnie wzgląd na inne niż chrześcijańskie wartości obowiązujące w innym kraju, czy też może jednak pragmatyzm, gdyż w innym miejscu określił pan nasze stosunki z Chinami, zacytuję, rozwinęliśmy je w takim stopniu, że zaczynają nabierać charakteru strategicznego, chodzi o stosunki gospodarcze. No, głosowanie dotyczyło i cała sprawa dotyczyła spraw proceduralnych. Gdyby głosowanie było fundamentalne, dotyczyło esencji sprawy, na pewno byśmy się nie wstrzymali w tym wypadku. Ale dotyczyło, jak mówię, formalnych, proceduralnych spraw i w związku z tym uwarunkowania były szersze i imperatyw głosowania tak czy inaczej był słabszy. Powtarzam, gdyby sprawa dotyczyła bezpośrednio prawa, tak jak my go rozumiemy, to byśmy głosowali za rezolucją. Czy w świecie wspólnoty europejskich małych ojczyzn ma szansę zdezaktualizować się XIX-wieczne pojęcie narodu? A czy się dzisiaj zdezaktualizowało, czy w tym sensie takim chyba jak, ja nie wiem, co to jest XIX-wieczne pojęcie narodu, może tak odpowiem. Wiem, jak ja rozumiem naród jako wspólnotę języka, kultury, jako ojczyznę, no tak jak prawie, że instynktownie rozumiemy. Czy dzisiaj się zdezaktualizowało, czy dzisiaj ludzie tak w końcu dumni ze swojej przynależności narodowej, jak Francuzi, jak Hiszpanie, jak Portugalczycy, czy oni się czują mniej Francuzami, Portugalczykami czy Hiszpanami niż czuli się w XIX wieku, nie sądzę. Czy Polska powinna wprowadzać jakieś cła zaporowe, chronić produkcję krajową? Co pan na przykład sądzi o cłach zaporowych na samochody? To ponieważ byłem zamieszany wręcz w decyzję, to tu akurat muszę mieć punkt widzenia. Są takie trudne decyzje, które stoją przed politykami gospodarczymi, którzy muszą wybrać między interesem konsumenta krótkoterminowym, a interesem również konsumenta, ale długoterminowym, czyli między natychmiastowym poszerzeniem rynku, umożliwieniem konkurencji i obniżeniem cen w ten sposób, a wprowadzeniem pewnej ochrony dla rozwijającego się, czy nie mogącego jeszcze w pełni konkurować przemysłu krajowego. No w tym momencie została wybrana ochrona przemysłu samochodowego. Uczyniono to troszeczkę, czy żeśmy może uczynili wtedy, idąc śladem innych krajów, które rzeczywiście czasowo zawsze wprowadzały taką ochronę i taka została decyzja podjęta. Dla mnie to jest pewne odstępstwo od reguły. Ja jestem człowiekiem, który wierzy bardzo głęboko w wolny handel i wierzy, że opłaca się on na wszystkich szczeblach, konsumentowi, producentom w ostatecznym rachunku i tak dalej. Są jednakże momenty, kiedy rzeczywiście przejściowa ochrona jest celowa, jest konieczna, inaczej upadnie coś, co gdyby miało właśnie tę pomoc przez krótki stosunkowo okres, to wówczas się może rozwinąć. Dziękuję ku pożytkowi za jasną odpowiedź. 20 79 11, 20 57 53, ktoś się dodzwonił, witamy, halo? Bardzo prosimy, pytanie. Halo? Dzień dobry panie. Halo? Przerwało nam rozmowę. Jest pan ekonomistą i ministrem spraw zagranicznych. Czy w takiej konstrukcji potrzebne jest jeszcze Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z zagranicą? Nie, wie pan, co tu dyskutować o rzeczach, które są. Jest, ponieważ tak postanowił ustawodawca i ustawodawca nie zmienił swojego stanowiska. I tak jest i nie tak na świecie. Są kraje, w których są Ministerstwa Współpracy Gospodarczej za granicą, czy raczej przeważnie nazwane ministerstwami handlu zagranicznego, i kraje, których nie ma.
Także nie ma modelu. A czy jest u nas za dużo ministerstw, czy strukturę Urzędu Rady Ministrów należałoby może uprościć? My mamy podejście do Urzędu Rady Ministrów specyficzne. W zasadzie Rada Ministrów jest swego rodzaju forum samodzielnych ministerstw. Ministrowie uzgadniają swoje stanowiska na Radzie Ministrów i to jest niedobre. Sądzę, że powinno się zmienić, powinien się w ogóle bardzo ulec przebudowie rząd. Ja tu jestem zwolennikiem takiej opcji francuskiej, gdzie to jest gabinet polityczny i pewna służba publiczna, cywilna. Myślę, że liczba ministerstw powinna się zmniejszyć, powinno być jedno ministerstwo gospodarki i to by wystarczyło. Kolejne pytanie, być może teraz się połączymy. Halo? Proszę. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie do pana ministra. Chciałem się dowiedzieć, dlaczego tak się dzieje, że niektóre rzeczy, które się dzieją, jeżeli chodzi o działanie naszego rządu, dzieją się jak gdyby bez pana wiedzy. Mam tu na myśli, powiedzmy sobie, ostatnie posunięcie takie, że prawda, polski rząd wystąpił, poparł jak gdyby Rosję, jeżeli chodzi o przyjęcie do partnerstwa dla pokoju na szczególnych zasadach. I chodzi mi o na przykład chociażby ostatnią wizytę marszałka Oleksego, prawda, wraz z innymi parlamentarzystami w Moskwie, co myślę, że chyba nie było z panem takie do końca skonsultowane. Dziękuję. Dziękuję. Partnerstwo dla... Od razu trzeba rzecz wyjaśnić. Swoją drogą miałbym pretensje do takiej nierzetelności troszkę dziennikarskiej. Jest moda w ogóle, żeby mieć pretensje do dziennikarzy, więc ja, co sobie bardzo chwalę, zawsze współpracę z dziennikarzami, tym razem muszę coś wytknąć. Tytuły były przeważnie takie: Rosja na specjalnych prawach w partnerstwie dla pokoju, po czym w tekście zawsze było wyjaśnione, że to wszystko dotyczy NATO, ale nie partnerstwa dla pokoju. To jest bardzo ważne rozróżnienie, jest pewien program, który jest koncepcją kontaktów między krajami, każdym indywidualnie, a NATO nazywa się partnerstwem dla pokoju. Składają się nań pewne ramy, które myśmy podpisali, podpisze, mamy nadzieję, Rosja, i te ramy będą takie same dla wszystkich. Natomiast NATO jest organizacją również wielowymiarową, byśmy to tak nazwali, i NATO powinno mieć swoje, poza tym jeszcze, stosunki z Rosją. My też będziemy chcieli mieć szczególne stosunki z NATO, bo będziemy chcieli zostać członkiem tej instytucji. Nie zostaniemy nim w ramach partnerstwa dla pokoju, tylko starając się o wejście do NATO. Rosja powinna mieć takie stosunki z NATO i powiem bardzo tak prosto, no, lepiej będziemy spać, jeśli będziemy wiedzieć, że dwaj posiadacze broni nuklearnej ze sobą rozmawiają, niż jeśli będziemy wiedzieć, że nie rozmawiają. Panie ministrze, czy pokój to taka utopia, czy realność? Ale muszę jeszcze odpowiedzieć o wizycie marszałka Oleksego. Absolutnie minister spraw zagranicznych wiedział i byłoby źle. Mało tego, jeśli państwo pamiętacie tę wizytę, z której byłem szczególnie zadowolony z faktu, że marszałek Oleksy we wszystkich rozmowach i swoich wypowiedziach publicznych podkreślał, że starał się o to, żeby Rosja odpowiedziała na mój list z propozycjami współpracy, co zresztą niedługo po wizycie marszałka Oleksego nastąpiło. Dziękuję za to oświadczenie. Panie ministrze, czy pokój to pewnego rodzaju utopia, czy jednak realność? Mówi się partnerstwo dla pokoju. Czy można sobie wyobrazić politykę zagraniczną, która nie byłaby polityką skoncentrowaną wyłącznie na unikaniu wojen? Inaczej mówiąc, czy wojny być muszą, czy jest to taki upust krwi, który jest wpisany w kondycję stosunków międzyludzkich? To nie jest drzewo, ale niemalowane. 45 lat, prawie 50 wojny nie było na naszym kontynencie. Nie było konfliktu między państwami. Były różne strasznie nerwowe sytuacje, był konflikt berliński, był, prawda, kryzys berliński, były wejścia do krajów, to przecież w końcu była Budapeszt. Ale wojna trwa, chociażby Jugosławii. Są wojny wewnętrzne, konflikty, które rozdzierają. Czy wojnę jugosłowiańską można nazwać wojną wewnętrzną, kiedy to są inne narody? Dzisiaj już nie, ale była. Ale jest mimo wszystko cały czas konfliktem lokalnym. Mimo wszystko nie czujemy się z tego powodu tak na tyle nerwowi, żebyśmy, nie wiem, zaczęli lokować ostro w złoto, pakować się, być przygotowani, zbierać racje żywnościowe i tak dalej. A był to stan bardzo częsty przed wojną.
W związku z tym odpowiedź jest bardzo prosta. Oczywiście można doprowadzić do takiej sytuacji, że kontynent, czyli te setki milionów ludzi, czują się na tyle bezpiecznie, że koncentrują się na innych rzeczach niż przygotowania do wojny, że wydajemy jednakże już dzisiaj niewielkie stosunkowo procenty odsetki naszych budżetów na zbrojenia, na utrzymywanie sił zbrojnych, przecież to jest nieporównywalne z tym, co się dawniej robiło, i koncentrujemy się na czym innym. Skoro my się koncentrujemy w naszej codziennej działalności, to również administracja, również politycy, którzy w końcu służą obywatelowi, koncentrują się też na czymś innym, i stąd polityka zagraniczna zajmuje się znajdowaniem innych obszarów współpracy, rozwijaniem ich gospodarczej, przyjaźni między narodami, likwidowaniu źródeł konfliktów, a nie, prawda, przeciwdziałaniu wojnie. Dziękuję, a co interesuje Państwa? Halo? Słuchamy, dzień dobry. Moje nazwisko jest Piotr Kotycki. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, telewizowie. Chciałem zadać dwa pytania. Niestety będą one troszkę rozwinięte. Pierwsze dotyczy pana wypowiedzi pana ministra w Sejmie, w której za zadanie najtrudniejsze do realizacji uznał pan, panie ministrze, przełamanie stereotypowego wizerunku Polaków, zarówno pozytywnego, jak i negatywnego, który nie zachęca do kontaktów z Polską. Moje pytanie polega, w jaki sposób, panie ministrze, można zachęcić Zachód i w ogóle wszystkich innych ludzi poza granicami Polski do kontaktu z Polską? To jest moje pytanie. Jeżeli ci sami funkcjonariusze służb zagranicznych, którzy w epoce komunizmu bronili zasad komunizmu PRL-u oraz prowadzili... Dziękuję, pytanie zostało zadane. PRL-u, dzisiaj także samo, i to w cudzysłowie mówię, bronią interesu Rzeczpospolitej. Dziękuję, dziękuję, pytanie zostało zadane. Kiedy ja mówię o stereotypie, to mówię oczywiście nie o czymś, co by można było wyłącznie wyeliminować metodami plakatowymi, że się pokaże Polskę, tylko taką bardziej uśmiechniętą, prawda? I że to by już wystarczyło, choć to też trzeba robić. Trzeba mówić o tym, że myśmy, że jesteśmy krajem, który się gruntownie zmienił, że jesteśmy krajem, który jest dużo jaśniejszy w swoich barwach, niż nas widzą cudzoziemcy. Jak mówię, ci pozytywni, którzy nas postrzegają w takich barwach krwi i husarskich skrzydeł, jak też ci nieprzychylni, którzy widzą brud, pijaństwo i prawda, zanieczyszczone powietrze i brudną wodę. To jest dłuższa praca. Po pierwsze, trzeba eliminować te rzeczy zwyczajnie, no bo obraz można, jak mówię, można oszukać, ale przy pierwszym kontakcie można, to się wyda. Trzeba o tym więcej mówić. Pan Delory, jak teraz był w Polsce, jest zresztą cały czas, to tak podkreślał, że bardzo mało wiadomo o polskim sukcesie za granicą. Teraz kto ma to robić? No, powiedziałem, po pierwsze musimy robić wszyscy my, musimy się zmieniać. Czy mogą to robić ci sami ludzie, którzy robili dawniej coś odwrotnego, choć ja bym nie powiedział tak, że robili coś odwrotnego. Zawsze starali się tą Polskę promować, tylko że była ona też trochę inna. No, wie pan, Polska jest taka, jaka jest. My się składamy, myśmy tu się, ludzie mojego wieku, w każdym razie nie urodzili się w 89 roku. Większość ludzi się nie urodziła w tym wieku, więc nie możemy powiedzieć, że teraz inna grupa będzie promować ten naród. No, promuje go, promują go i służą mu jednak po prostu Polacy. Trójkąt Weimarski, czy to konstrukcja czysto dyplomatyczna, czy też możemy mieć z tego jakieś polityczne korzyści? Nie, to jest konstrukcja, która jest bardzo głęboka i która, co do której zaczyna być w tej chwili rodzić się taka dość intensywna dyskusja i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych. Konstrukcja, która może się okazać podstawą stabilności Europy w ogóle. Myślenie jest następujące. No, Niemcy są największą potęgą gospodarczą w Europie. Nie ma wątpliwości, taki jest potencjał. Będą jeszcze większą od czasu zjednoczenia, od czasu zainwestowania ogromnych pieniędzy w Niemcy Wschodnie. Z natury będą w związku z tym państwem, które będzie dynamicznie rozwijać swoje miejsce w Europie. Twierdzą politolodzy, tak jak Zbigniew Brzeziński, że tę ekspansję gospodarczą i z tego rosnące miejsce i siłę Niemiec w Europie zrównoważyć może ścisły, bliski z nimi sojusz polityczny Francji i Polski. W związku z tym te potencjały z kolei polityczne Francji i Polski mogą zrównoważyć wielki potencjał niemiecki. I on upatruje w tej trójce Polska, Niemcy, Francja rdzenia i takiego fundamentu stabilizującego Europę. Panie ministrze, będąc ministrem, zdecydował się pan
kandydować na stanowisko radnego ze swojej małej gminy Wilanów. Czy to również decyzja polityczna, czy to jakiś akces na rzecz Europy regionów samorządowych? Jak pan w ogóle widzi relacje pomiędzy rządem i samorządem? Czy środki powinny być od rządu zostawiane i przekazywane w kierunku samorządowym, czy też powinny być zatrzymywane na poziomie gminy i przekazywane w górę w określonym procencie? Wszystko naraz, jeśli chodzi o pierwszą część pańskiego pytania. Przede wszystkim chęć zadbania o swoje własne interesy, swojego sąsiada, naszych sąsiadów. Ja bym chciał mieć jednak, że mając wpływ na politykę państwa, ja nie mam świadomość, że ja nie mam żadnego wpływu na to, co się dzieje w moim bezpośrednim sąsiedztwie, że nie ja decyduję o tym, gdzie będzie szła, nie ja w ogóle wypowiadam się na ten temat, gdzie będzie szła kanalizacja, czy ta droga będzie asfaltowana, czy tamta. Czy będzie pewien wzór płotów, no podstawowe rzeczy. Więc na to chciałbym mieć wpływ. Uważam również, że jeśli człowiek osiągnął pewien status, to też tak jak w rodzinie, starałby się, prawda, szerzej coś pomóc, również powinien pomóc i część tego statusu, umiejętności, możliwości przekazać ludziom najbliżej żyjącym. No i stąd również nadarzyła się taka możliwość, że sąsiad bezpośredni kandyduje, więc wiadomo, że w teamie damy radę, bo tak może z czasem nie byłoby tak dobrze. Jeśli chodzi o pieniądze, ja jestem zwolennikiem bardzo głębokiej decentralizacji władzy w Polsce, zgodnie zresztą z tym, co się robi na świecie. Po prostu władza bliżej obywatela, no skoro władza również pieniądze. Czy mają być zatrzymywane, czy mają być dystrybuowane, to troszkę zależy, później przekazywane, to troszkę zależy od systemu zbierania tych pieniędzy. Dzisiaj zbierają izby skarbowe na wyższym szczeblu troszkę. W takiej gminie małej jak Wilanów, no przecież nie będzie urzędu własnego skarbowego na 12 tysięcy ludzi, pewnie nie warto. Więc pewnie w tym przypadku musiałyby być przekazywane, zwracane. Ostatecznie chciałbym zmierzać i tak to głosiłem też publicznie kiedyś, chciałbym zmierzać do tego podziału takiego z gruba biorąc 1/3 w gminie, 1/3 w tych regionalnych układach, które kiedyś będziemy mieli, 1/3. Panie ministrze, jak ocenia pan stosunek rządu, którego jest pan członkiem, do samorządu? Czy fakt rezygnacji Michała Kuleszy ze stanowiska pełnomocnika rządu do spraw administracji potwierdza obiegową opinię o tym, że jest to rząd o tendencjach centralistycznych i antysamorządowych? Mam nadzieję, że nie. Jest niepokojący na pewno. Pan Kulesza jednakże takim był przekonanym i widocznym, jest przekonanym i widocznym zwolennikiem decentralizacji, a więc czegoś, co mi jest bliskie. Równocześnie biorę absolutnie pod uwagę to, że mimo, że jest to aż, ale to jest jednakże tylko 6 miesięcy, przy wyborach, które są trudne, bo znowu nie w każdym kraju na świecie jest stosowany model francuski, nie w każdym kraju na świecie decentralizuje się głęboko, no jest moje odczucie, że powinno się. Jednakże partie, które przyszły do władzy, nie możemy zaprzeczyć, przynoszą pewien pogląd obywateli i jeśli reprezentują go wiernie, no to też to musimy wziąć, brać jak najbardziej pod uwagę. Ja rozumiem, że jednakże akty prawne i pewne decyzje dotyczące samorządów są przygotowywane, że będzie mógł rząd, w którym jestem ministrem, pokazać, że jest też za samorządem. 27 99 11 20 57 53, kolejny telewizor. Halo, witamy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo? 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 Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Ja mam do pana ministra dwa takie krótkie pytania. Pierwsze pytanie jest tego rodzaju. W ostatnim okresie czasu wszyscy, głowy wszystkich państw odwiedzających nasz kraj, hurtem dostają ordery na najwyższe odznaczenie polskie. W tym przypadku jest to zdaje się order z wielką wstęgą Orła Białego. Panie ministrze, dochodzi do takich żenujących historii, że na przykład w jednym gazecie niemieckiej wyczytałem, że jeżeli chcesz dostać jakiś taki orderek, to jedź do Warszawy, gdzie z miejsca je przydzielają. Poza tym dochodzi do żenującej sprawy. Na przykład ten order dostał prezydent Turcji, o ile się nie mylę, pan Demirel. A wiadomo, że prezydent Turcji i Turcja ma ręce umaczane w krwi Kurdów, którym się niczego w tej Turcji nie żałuje. Czy pan jako minister spraw zagranicznych ma jakiś wpływ na politykę oznaczeniową Belwederu? Dziękuję. Znaczy tą gazetę niemiecką niech pan wyrzuci, bo oczywistą nieprawdę pisze. To nie jest tak, że się przyjeżdża do Warszawy, order oddaje. Ja miałem okazję na przykład pożegnać już za swojej krótkiej kadencji kilkunastu ambasadorów wyjeżdżających z Polski zagranicznych. Dwóch z nich tylko dostało odznaczenia.
No jest obyczaj pewien międzynarodowy, że odwiedzające się głowy państw wymieniają również odznaczenia państwowe. Pozostało to ze starych czasów, jest kontynuowane. Nasz prezydent, jak jeździ za granicę, jest też odznaczany wysokimi, przeważnie najwyższymi odznaczeniami danego kraju. Turcja ma wiele twarzy. Ma w tym również twarz kraju, który jest tradycyjnie przyjazny Polsce i w chwilach, prawda, rozczulenia wspominamy również takie głębokie korzenie tej przyjaźni i nie ma powodu, żebyśmy tej twarzy nie dostrzegali i na nią nie zwracali uwagi, mianując prezydenta Turcji takim wysokim Panie ministrze, czy Europa jest podbita przez Amerykanów? Czy panu się obecność wojsk amerykańskich w Europie podoba? Czy też może w ślad za wycofaniem wojsk radzieckich, nieistniejących, należałoby oczekiwać również wycofania się wojsk amerykańskich? Nam się bardzo podoba i doktrynalny sposób, fundamentalny, taki religijny nam się podoba, że Stany Zjednoczone są w Europie. My Polacy widzimy wśród Amerykanów wielu przyjaciół, no, znaczna część ich jest polskiego pochodzenia. Przeciętny Polak dobrze reaguje na Amerykanina, więc widzi w nim kogoś przyjaznego i stąd jego obecność go nie razi. To jest nasze odczucie takie bezpośrednie, ale jest sprawa interesu politycznego. Obecność amerykańska, taki był jej cel, chroniła Stany Zjednoczone, chroniła Europę przed zagrożeniem wtedy sowieckim, ale również cementowała zachodnią Europę i ta funkcja cały czas pozostaje, cementowania. Panie ochrony ministrze. Również to jest jednakże potęga atomowa i zbrojenia Europy, wydatki Europy na zbrojenia i tak dalej są niższe niż były. Bezpieczeństwo czy suwerenność? Jaka jest pańskim zdaniem główna doktryna polityczna naszej polityki międzynarodowej? Bezpieczeństwo, nie, suwerenność, suwerenność człowiek po to chce mieć, żeby być bezpiecznym, żeby się czuć, żeby w bezpieczny sposób się rozwijać. Jeśli mogę uzyskać bezpieczeństwo dla rozwoju takiego, jak ja sobie wyobrażam, rezygnując z części tej suwerenności, oddając, bo to koncepcję trzeba widzieć tak, oddając część suwerenności w ręce organizmu ponadpaństwowego, to to dla mnie to jest tańsze rozwiązanie, bardziej rozsądne, łatwiejsze do zaakceptowania niż dodatkowe wydatkowanie pieniędzy na uzbrojenie się czasem niemożliwe. Dziękuję. Istotna odpowiedź. Pytanie. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, panie ministrze. Ja mam pytanie. Niepokoją mnie ostatnio od paru lat stosunki polsko-litewskie. Wydaje się z doniesień prasowych, bo tylko mogę w ten sposób to odbierać, że jednak ta nienawiść Litwinów do Polaków jest jakaś zbyt mocna. Czy nie można by w naszej polityce jakoś to spróbować stonować? Dziękuję. Dziękuję. O nienawiści bym nie mówił w żadnym wypadku. To nie jest słowo. Jest obawa, jest lęk, jest strach przed ewentualną ekspansją polską, przed dominacją polską. Kultura, tożsamość litewska, zdaniem wielu Litwinów, z tego powodu w przeszłości ucierpiała. Polska ekspansja była na tyle silna, że nie używając metod krwawych, ale taką swoją siłą, no, zdaniem, jak mówię, wielu patriotów litewskich, osłabiła tożsamość litewską. Te lęki przypominają mi w dużym stopniu nasze lęki związane z Niemcami, więc warto często na to popatrzeć w ten sposób. I kiedy dzisiaj rząd litewski, uzasadniając traktat z Polską, używa niemalże takich samych argumentów, jak myśmy używali, uzasadniając traktat z Niemcami, to daje wiele do myślenia i często proponuję patrzeć na stosunki polsko-litewskie jako takie lustrzane odbicie naszych z Niemcami i to człowiekowi dużo wyjaśnia. Na pewno nikt nie zamierza reagować na to ostro, twardo, tylko spokojnie. Pytanie, czas dobiega końca. Obejmując urząd, oczekiwał pan konkretów w sprawie integracji z NATO. Oczekiwał pan na styczeń 94 i na maj 94. Czy nie należałoby przyznać, że z konkretów nici, a przeto i dyplomatyczna misja rządu, który pan reprezentuje, zakończyła się prawie totalnym fiaskiem? Z tymi nićmi to bym tak nie przesadzał. Jesteśmy w trakcie negocjowania tak zwanego dokumentu prezentacyjnego, który określi naszą współpracę konkretną z NATO w ramach Partnerstwa dla Pokoju, a my z kolei cały czas mówimy, że Partnerstwo dla Pokoju to dla nas jest droga do NATO, ma się skończyć wejściem do NATO, więc zobaczmy jak to wypadnie. Ja stawiam sobie jeszcze zadanie w tym roku doprecyzowania drogi do Unii Europejskiej i myślę, że
jesteśmy dalej niż byliśmy w przeszłym roku. Człowiek sobie zawsze stawia cele ambitniejsze niż wykonuje ostatecznie. Jesteśmy dalej niż byliśmy w przeszłym roku. Tak jest. Dziękuję za odpowiedź, a teraz konkretnie rozmawiał z nami pan minister Andrzej Olechowski. Dziękujemy za spotkanie, za wizytę w studio i zapraszam za tydzień na spotkanie z panem ministrem Lechem Falandyszem. A więc za tydzień godzina 15:15, a teraz konkretnie.